Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcineczku ukośnica Metabo. Jest to model KGS254. Jest to ukośnica sieciowa. Jest to jeden z fajnych modeli, które miałem okazję używać przez swój okres czasu. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, ja dzisiaj powiem taką podstawę. Jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej na temat tej ukośnicy, to oczywiście zapraszam do specyfikacji producenta. Tak jak mówiłem, mamy tutaj silnik szczotkowy jeszcze zasilany 230, mamy tutaj tarczę o średnicy 254 mm, co nam daje niecałe 10 cm cięcia w głąbu. To jest naprawdę sporo jak na taką ukośnicę. Mamy tutaj dwa fajne elementy. Mamy podświetlenie LED oraz laser. Podświetlenie LED, bardzo fajna sprawa, które daje nam podświetlenie cięcia danego elementu plus wskaźnik laserowy. Wskaźnik laserowy też bardzo dobrej jakości. Bardzo fajnie w tej ukośnicy jest, ponieważ nawet przy dłuższym cięciu w różnych materiałach ten laser się nie zalepia, ponieważ jest w takim miejscu, gdzie naprawdę bardzo spoko to wszystko funkcjonuje. Oczywiście mamy tutaj ochronę tarczy, która zwalnia się pod wpływem naciśnięcia guzika od góry. Mamy tarczę z posuwowym kółkiem tutaj, więc możemy śmiało tutaj po materiale jeździć. Jeżeli chodzi o parametry. Parametry po złożeniu na przykład. Troszeczkę poopowiadamy. Po złożeniu maksymalna wysokość to jest 36 cm. Jeżeli chodzi o odsunięcie od ściany, ponieważ mamy tutaj ukośnicę na tak zwanej prowadnicy do tyłu, niestety nie możemy mieć ograniczonej ilości z tyłu, ponieważ musimy mieć minimum około 40 cm odsunięci od ściany, więc trzeba o tym pamiętać. Oczywiście mamy tutaj wszystkie blokady, które dają nam po prostu zablokowanie całej ukośnicy podczas transportu. Mamy tutaj regulacje prawo i lewo do 45 stopni plus minus jeszcze 2 stopnie, czyli mamy 47. Mamy tutaj wajchę, którą zwalniamy i automatycznie przesuwamy na boki. Mamy tutaj deklarowane stopnie, które są automatycznie zatrzaskowe. Mamy tutaj 15, 22,5 stopnia, 30, 45 i tutaj śmiało to fajnie słychać, jak wskakuje na miejsce. Oczywiście cięcie prawo i lewo. Jeżeli chodzi o pochył, to mamy pochył w jedną stronę. Z tyłu mamy wajchę, którą zwalniamy i mamy tutaj również 45 stopni plus 2 stopnie więcej. Więc tutaj mamy cięcie w jedną stronę. Naprawdę bardzo fajnie i płynnie to wszystko reguluje. Co jeszcze fajnego? Oczywiście mamy deklarowany ścisk w zestawie. Ścisk jest fajny na tyle, że mamy tutaj nie musimy tego kręcić, tylko mamy tutaj zwolnienie. Możemy śmiało na szybko to po prostu regulować. Czyli możemy tutaj dane elementy sobie łapać podczas cięcia. Mamy oczywiście odchylany jeden bok, który nam daje lepszy manewr właśnie podczas cięcia pod kątem. To też jest bardzo duży plus. Mamy ciekawy również temat przedłużenie tak zwane stołu. Z jednej i z drugiej strony mamy przedłużenie stołu, które daje nam przedłużenie, gdzie jest moja metrówka. Dobra, nie mamy, weźmiemy drugą. Nie no, miałem metrówkę. Ale właśnie, miałem. Weźmiemy drugą. Przedłużenie stołu maksymalnie ...40 cm, więc to jest naprawdę spoko. Wtedy śmiało materiał wyżej sobie elegancko leży.
Oczywiście mamy płynną regulację, możemy dokręcić, zakręcić. Z jednej strony mamy również taki temat jak blokadę, gdzie możemy sobie właśnie docinać na tak zwany wymiar. To jest spoko. Mamy przykładową skalówkę od przodu z jednej strony od 20 mm do 200. Więc też mamy plus minus, możemy docinać na jakieś tam kawałeczki. To jest naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o całą podstawę, mamy tutaj blok oczywiście aluminiowy, bardzo moim zdaniem precyzyjnie wykonany. Jeżeli chodzi o zachowanie kątów tej ukośnicy, wiele przypadków, wiele tematów, że ona nie trzyma kąta, że mają blat krzywy i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście tego nie zauważyłem. Miałem troszeczkę zabawy przy regulacji tej ukośnicy, lecz poświęcenie troszeczkę czasu i naprawdę można fajnie ją wyregulować. Mamy tutaj oczywiście opcję podcinania, wgłębiania. Możemy sobie ustawić tutaj daną głębokość i możemy sobie sznity robić. To też naprawdę spoko sprawa, jeżeli chodzi o ukośnicę. Co tutaj mamy jeszcze, żebym nie zapomniał? Tutaj już mam, tutaj już omówiłem. Oczywiście worek na urobek. W ten worek tak zbiera się słabo, jeżeli chodzi o odciąg. Nie oszukujmy się, mało jest ukośnic na rynku, które idealnie zbierają urobek, nawet przy mocnych odkurzaczach. Tutaj ten urobek jest zbierany, lecz nie oszukujmy się, zawsze w koło jakiś tam ten pył zostanie, więc tutaj nie ma co w ogóle łudzić się, że tutaj jest o wiele lepiej, bo w markach o wiele droższych bywa gorzej. Mamy tutaj też opcję montażu do stołu lub do na przykład blatu roboczego. Mamy cztery miejsca na śruby. Mamy w zestawie ampul, który jest również w dedykowanym miejscu. I chyba tyle, jeżeli chodzi o podstawowe parametry. Jeżeli jakieś parametry bym zapomniał, no to będą gdzieś w opisie. Jeżeli chodzi o prędkość, nie pamiętam prędkości, to na pewno tutaj napiszę. Ja osobiście do swojej ukośnicy zamontowałem wolny start, dlatego, ponieważ bardzo szarpała i wywalała mi korki. Jest tutaj dedykowane miejsce na wolny start, ponieważ w modelach wyższy już jest w standardzie. Lecz do tego modelu producent stwierdził, że nie ma sensu. Ja osobiście zamontowałem, ponieważ nie mam zamiaru co chwilę latać i podnosić bezpiecznik do góry. Jeżeli chodzi o przewożenie, transport, przenoszenie, od góry mamy tutaj fajną ogumowaną rękę i możemy śmiało ją dźwignąć, przenieść i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie ukośnica do lekkich nie należy, ale nie oszukujmy się, jest to ukośnica o dość sporej tarczy. Jeżeli chodzi o dźwięk silnika, tak jak mówiłem, mam zamontowany wolny start. Za chwilę ją uruchomię i usłyszycie, jak ona w ogóle pracuje. Jak widzieliście, zatrzymanie tarczy naprawdę szybkie. Gdzieś tam powolutku się tego, ale nagle się zatrzymało, więc naprawdę spoko. Nie należy do najcichszych, nie należy do najgłośniejszych, lecz osobiście namawiam do zakładania nauszników ochronnych podczas cięć. Tak jak mówiłem, wolny start zamontowałem sam dla siebie. Nie polecam, nie namawiam, można, jeżeli ktoś chce. Jeżeli chodzi o koszt tej ukośnicy, waha się ona w granicach 1000-1300 zł. Moim zdaniem jest to naprawdę fajna cena, jeżeli chodzi o jakość, a produkt. Jeżeli chodzi o testy kątowe i niekątowe, planuję nagrać drugi odcinek, ponieważ ten by był za długi, więc będzie część druga. Dzisiaj omówienie, parametry podstawowe, kilka zdań o
użytkowanie według mnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o wymianę tarczy, mamy tutaj pod spustem blokadę wrzeciona w silniku, mamy ampula w zestawie, odkręcamy, wymieniamy tarczę na drugą. Jeżeli chodzi o wskaźnik, w którą stronę piła pracuje, również jest naznaczona, żeby nie było problemu, że ktoś po prostu odwrotnie tarczę zakłada. Tyle w temacie. Dajcie znać, czy posiadacie, czy używacie, czy waszym zdaniem ugośnica dobra, czy niedobra. Ja osobiście znam kilka osób, którzy używają tej ugośnicy, nawet głównie stolarzy, i są bardzo zadowoleni, ponieważ przy dobrym wyregulowaniu naprawdę daje radę. Tyle. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.